Czy mógłbyś być rentierem albo rentierką? Zapewne taka myśl kiedyś przeszła Wam przez głowę, ale natychmiast ją odrzuciliście, bo stwierdziliście, że żeby osiągnąć status rentiera, czyli osoby, która żyje z kapitału albo z odsetek i nie musi już pracować, potrzebujecie albo jakiegoś wielkiego, niespodziewanego spadku, albo wygranej głównej nagrody w lotto. Tymczasem żywot rentiera lub rentierki nie jest wcale taki niedostępny i myślę, że stosunkowo duża część z Was, tych, którzy oglądają ten klip, może się na tej drodze znaleźć i zajść na niej stosunkowo daleko. Oczywiście to nie jest tak, że każdemu się uda, ale nawet jeśli zakręcije się tylko w okolicach bycia rentierem, to krzywdy nie będzie. Jak to zrobić? W czterech punktach Wam o tym opowiem. Po pierwsze, żeby być rentierem, nie trzeba być multimilionerem. Oczywiście dobrze jest być rentierem z prywatną wyspą, jachtem za 500 milionów dolarów i kilkoma rezydencjami w różnych stronach świata, ale nie każdy rentier musi to wszystko mieć. Jeden z moich znajomych wziął nie takie znowu wielkie pieniądze zarobione w Polsce, wyjechał do Wenezueli i tam wiedzie szczęśliwy żywot rentiera. Pieniędzy ma tyle, że wystarcza mu na wszystkie bieżące potrzeby a ceny w tym kraju są znacznie niższe niż w Polsce, nie wyłączając cen nieruchomości. Znam też. Amerykańskie małżeństwo blogerów, którzy sprzedali mieszkanie w Stanach, wzięli pieniądze, które zarobili na rynku kapitałowym i przeniesie się do Portugalii, gdzie koszty utrzymania są mniej więcej dwa razy mniejsze niż w Stanach. I tam wiodą żywot rentiera. Co chcę powiedzieć, żeby być rentierem, nie trzeba być bardzo bogatym człowiekiem, nie trzeba zgromadzić jakichś kosmicznych pieniędzy. Tak naprawdę to może być e, kilkaset tysięcy złotych. Które wystarczą niekoniecznie w Polsce na to, żeby żyć spokojnie z odsetek, albo chociażby z tego zgromadzonego kapitału. Z tego punktu widzenia, rentierstwo wcale nie jest dostępne wyłącznie dla osób obrzydliwie zamożnych. Po drugie, trzeba sobie uświadomić, że czas to pieniądz. Czas to jest największe aktywo, które macie, najcenniejsze. Ten czas musicie przetworzyć na stosunkowo dużą ilość pieniędzy, poświęcając go na pracę, ale na taką pracę, która powoduje, że wasze zarobki są coraz wyższe. A zatem ważne jest to, ażeby poprawiać swoje kompetencje, żeby inwestować w siebie, żeby starać się znaleźć w, ciągu, w grupie 5% ludzi, którzy robią najlepiej w kraju to, na czym się znają. Mając taki status, znajdziecie się na odpowiednio krzywy, wysokiej krzywej dochodów i e, będziecie w stanie zgromadzić pieniądze, które potem, e, jeśli będziecie je dobrze mnożyć, pozwolą Wam zostać e, rentierami. Po trzecie, pamiętajcie o zasadzie, że pieniądz robi pieniądz. Zasada śniegowej kuli poprowadzi Was do rentierstwa. Na czym ona polega? Im więcej macie pieniędzy, tym więcej odsetek od nich albo zysków kapitałowych uzyskujecie przy stałej stopie zwrotu. Zatem, nie ryzykując bardzo, gromadząc coraz większą kwotę, od tej coraz większej kwoty naliczane są coraz większe odsetki i osiągacie coraz większe dochody pasywne. Warto pamiętać o tym, że ta zasada tym lepiej działa, im dłużej się ją stosuje. Jeśli będziecie ją stosować przez cały czas swojej kariery zawodowej, systematycznie odkładać pieniądze i rozsądnie je inwestować, to być może zgromadzicie nawet 3 lub 4 razy tyle, ile włożyliście. Zatem z każdych 100 tysięcy zainwestowanych złotych możecie mieć na przykład 300 tysięcy po 30 latach. I po czwarte, wreszcie pamiętajcie o tym, że rentierstwo nie jedno ma imię. E, tak naprawdę, pieniądze, które zgromadzicie, zaoszczędzicie i e, pomnożycie, to nie jest jedyne źródło waszego rentierstwa. Być może odziedziczycie jakieś mieszkanie albo kawałek w, jakim, w jakimś mieszkaniu, e, na pewno dostaniecie jakieś pieniądze z ZUS w formie emerytury. Na pewno macie jakieś oszczędności emerytalne na kontach w IKE, IGZE, OFE, PPK, PPE. Być może nieruchomość, w której mieszkacie, też stanie się waszym aktywem emerytalnym, bo na przykład będzie można użyć tej nieruchomości jako tak zwanej odwróconej hipoteki. Tych możliwości jest całkiem sporo. Jeśli dołożymy je do tej. Zgromadzonej i zainwestowanej kwoty, to może się okazać, że to wystarczy na żywot rentiera. Te cztery punkty, oczywiście, przedstawiłem tutaj tylko hasłowo. Rozwijam je i podaję razem z przykładami, z konkretnymi tabelkami, z wyliczeniami i z takim dość dokładnym scenariuszem dojścia do pozycji rentiera. W moim e-booku który znajdzie się na stronie finansach.pl. To jest e-book, który jest częścią cyklu Finansowe puzzle, czyli jak osiągnąć dobrobyt. Zapraszam Was bardzo serdecznie do przeczytania. Wydaje mi się, że jest to bardzo kompaktowe, oparte na konkretach, na konkretnych poradach i na ważnych wnioskach kompendium wiedzy, które pozwoli każdemu z Was znaleźć się na drodze do co najmniej niezależności finansowej, a wielu z Was do rentierstwa. może niekoniecznie od razu takiego, które pozwoli na posiadanie prywatnych jachtów i nieruchomości we wszystkich częściach świata, ale na pewno takiego, które pozwoli Wam żyć odsetek i kapitału i pracować Ewentualnie, jeśli będziecie mieli ochotę, tylko dla przyjemności. Bardzo serdecznie Wam tego życzę i polecam e-book, który znajdziecie na stronie www.club.subjektywniofinansach.pl.